dobry, witam Państwa, Irek Dzieszko i przegląd medialny tygodników opinii. Opinii od prawej do lewej, żeby było sprawiedliwie, tydzień temu zaczynałem od prawej, a właściwie od pisowskiej strony, a dzisiaj od lewej, czyli od przeglądu. No i co, żeby nie długo nie ciągnąć, no to przegląd. Przegląd na pierwszej stronie, wraca wojna. Wojna Ukraina, ale też wojna o świat, bo w przeglądzie duży materiał, za chwilę zobaczycie właśnie o tym. I to, co wszystkich wczoraj nawet dotknęło, czyli protesty rolników, wczoraj, przedwczoraj, od kilkudziesięciu dni już tak na ostro, główny tekst redaktora naczelnego o tym, że czas na polski bank. Pan redaktor opisuje, jak to robią inni, czyli na przykład francuskie i hiszpańskie pomysły na banki, które są dedykowane dla rolników. Może to jest pomysł, no w każdym razie, jak ktoś chce się tym bardziej zająć, jest. I jedziemy, to co o Ukrainie, tutaj ciekawe podejście przeglądu, ponieważ pokazuje teksty o wojnie ukraińskiej z kilku perspektyw. Pierwszy tekst, rozmowa z panem profesorem Bogdanem Gruralczykiem o perspektywach światowego południa, czyli wojna ukraińska to nic innego jak rywalizacja Rosji i Chin ze Stanami i z Zachodem. Potem przeskakujemy na kolejne materiały i tutaj profesor Barcik opisuje, co właściwie się dzieje, jeżeli chodzi o prezydenta i konstytucję. Tytuł taki dość ostry, że prezydent wie, że łamie konstytucję. I pan profesor nie widzi okoliczności łagodzących. Na kilku stronach opisuje wszystkie, zastrzeżenia co do tego, co obecny prezydent Andrzej Duda wykonuje, jeżeli chodzi o konstytucję. Kolejny materiał, tym razem ogólnoświatowy, a właściwie nas też dotykający, czyli Amerykanie wiązują się dostaw gazu do Europy. Przypomnę, że jeden z genialnych pomysłów PiS-u to był taki, żebyśmy gaz LNG sprowadzali z drugiego końca świata. Rewelacja, a teraz się okazuje, że może to tak nie być. I boleśnie się przekonuje o tym Orlen, który jak wiadomo jest polskim potentatem. Lecimy dalej. Kolejna zakładka. To zagranica i ciekawy materiał o tym, że nowy prezydent Indonezji, który właśnie obejmuje urząd, prawdopodobnie obejmie urząd, bo tu jeszcze był wydrukowany w momencie, kiedy nie były znane pełne wyniki, obiecuje mieszkańcom Indonezji wzrost gospodarczy i lata prosperity kosztem praw człowieka i dbania o klimat. No cóż, zobaczymy, co będzie dalej. Czyli z tego by wynikało, że pod takimi hasłami ten pan wygrał wybory. No, zobaczymy, co dalej. Kolejny punkt widzenia, czyli Ameryka. Amerykański badacz stosunków Jackson opisuje o tym, że USA myślą, że stabilizują sytuację, a jest wręcz odwrotnie, czyli destabilizują według tego pana i próbują tylko gasić pożary, czyli nie zmieniają tak naprawdę sytuacji, a tylko próbują reagować. Następny materiał o tym, że internet jest pełen byków i to nie chodzi o byki takie, jak byśmy sobie myśleli, wołowinę na nogach, tylko poziom ortografii w sieci jest dramatyczny, największe, nawet jest lista 15 najczęstszych popełnianych błędów w internecie, jakie kategorie, generalnie jest dramat. Ortografia w sieci jest na poziomie dramatycznym. I to tyle, tradycyjnie reklamy teatrów i spektakli w teatrze, żadnych skarbów państwa, jest klasycznie. Newsweek daje wielką okładkę z takim oto, pokażę tak, żebyście widzieli, z takim uchem prezesa. Coś takiego jeszcze nie było. Ucho prezesa większe od mojej głowy i od głowy prezesa prawie, czyli Kaczyńskiego oczywiście. No i takie twórcze rozwinięcie skrótu PiS, czyli podsłuchy i szantaże. No, chyba coś jest na rzeczy, ale w środku znajdujemy ku mojemu zaskoczeniu, przypomina Newsweek polski, przypomina Newsweek amerykański, który w 1939 roku
na okładce zamieścił hrabiego Ciano, czyli zięcia Mussoliniego, który wtedy odwiedził Polskę. To było tuż przed wybuchem wojny. No i u nas chyba nikt tego nie pamięta, ale Newsweek stwierdził, że przypomni, że Newsweek pamięta, że Newsweek już wtedy pamiętał o tym, że jest tak. Pegasus. Pegasus na tutaj takiej pięknej grafice, na Pegasus z logiem CBA zarzuca sieć na sylwetki polityków z PiSu, bo okazuje się, tak jak tu napisał Naczelny w swoim pierwszym tekście, że sami swoich, to oczywiście chodzi o podsłuchiwanie, wszyscy najbardziej, poza tym, że Pegasus był używany do inwigilacji i podsłuchiwania, oczywiście osób, które powinny być podsłuchiwane, czyli złych ludzi, którzy są bandziorami, gangsterami, szpiegami i nie wiadomo kim tam jeszcze, to oprócz tego podsłuchiwano również, podobno, bo nikt tego jeszcze nie wie, polityków PiSu, czyli sami swoich. Sami swoi podsłuchiwali swoich. Co ciekawe, oczywiście jakaś tam krąży lista nieoficjalna, albo przynajmniej sugestie, że podobno aż 100 polityków, 100 posłów i senatorów PiSu było podsłuchiwanych, a jednocześnie panowie z PiSu mówią, że to jest niemożliwe, bo oni podsłuchiwali tylko złych przestępców i bandziorów i podejrzanych ludzi. Jak to sumujemy, to się okaże, że ja bym wyciągnął z tego wniosek, że co najmniej 100 posłów i senatorów PiSu jest podejrzanych i jest bandziorami, dlatego byli podsłuchiwani. Wtedy wszystko gra. Ale zobaczymy. Wojna. Wojna, ale tym razem minister wojny Kosiniak-Kamysz w takim pięknym tutaj wyglądzie mówi, że koniec snu o pokoju i opisuje, jest tutaj rozmowa bardzo duża z samego Naczelnego o tym, że Kosiniak tutaj właśnie nam rozwija nasze problemy wojenne i co z nami się będzie działo. I to jest zaskoczenie, proszę Państwa, to jest zaskoczenie Newsweeka, dlatego że Newsweek opisuje znowu sami swoi, ale tym razem sami swoi biorą prokuraturę. I tekst na czerwono to, że zmiany w prokuraturze budzą kontrowersje w środowisku prawniczym. Obecne zmiany, nie te zmiany, które były. I okazuje się, że narzekania są właśnie, że konkurs na prokuratora krajowego został tak ustawiony pod działaczy Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia i pani Ewa Wrzosek, która jest jeszcze ikoną walki ze złym ziobrystycznym odchyleniem w prokuraturze, zgłosiła się do prokuratury krajowej, zgłosiła swój akces na prokuratora krajowego. I zaskoczenie, taki tekst duży o tym, że nowa koalicja, wiecie co zrobiła? Zastosowała metody i narzędzia i sposoby, które przygotował Zbigniew Ziobro, żeby jego ludzie byli szefami prokuratury, więc nie wygląda to dobrze, ale jak ktoś chce poczytać ze szczegółami, to aż 3 strony. Rolnicy. Traktory blokują Polskę. Ktoś w końcu zauważył po tylu tygodniach, że rolnicy mają problemy. Chociaż rok temu, kiedy jajka leciały w Jasionce w ministra Kowalczyka, to nikt się tym specjalnie nie przejmował. Mija prawie 12 miesięcy i sytuacja się bardzo, bardzo zmieniła. O, to takie tutaj podbicie, że przed wojną za tonę pszenicy polscy rolnicy dostawali 1200 zł, teraz 750. Cena drobiu z Ukrainy import drobiu z Ukrainy skoczył z 6 tysięcy ton do 250 tysięcy ton, a cukru z 20 tysięcy ton rocznie do 500 tysięcy ton, czyli pół miliona. 20 tysięcy, pół miliona. Tak to wygląda i o to toczy się ta batalia. To już prawie coś dla mnie, czyli jak to żyć na emeryturze, a dokładnie tutaj jest jeszcze o emeryturach i rentach wdowich. Więc pomysł, który jest wałkowany przez nową koalicję, opisany od strony takiej, kogo by to mogło dotyczyć i jakby to zmieniło życie starszych ludzi. Ucieczka w pracę, czyli znowu problemy społeczne, psychologiczne, nie mam czasu, mam pracę, uciekamy w związkach od partnerów do pracy, od wychowania dzieci do pracy i od wszystkich różnych innych obowiązków do pracy. Czy to prawda, to nie wiem, ale czyta się dobrze. Kolejna odsłona batalii o szkoły, czyli tym razem o tym, że religia w szkole to jest problem, który jest dyskutowany. I co ciekawa informacja jest taka, że z 29
tysięcy katechetów, 17 tysięcy, czyli zdecydowana większość to są katedzy świeccy, czyli nie księża, nie siostry zakonne, a osoby świeckie. I to ich też dotyczy jakby ta cała redukcja godzin. Cioniusz ich zauważa. I podejście do wojny. Wojna, ale znowu w innym ujęciu. Nie eksperci od samej strony militarnej, wojennej, tylko Newsweek idzie, wiadomo jak to Newsweek, musi być poważnie i wysoko, więc rozmawiają z panem pisarzem ukraińskim Siergiejem Żadanem, a potem jeszcze poprawiają, bo tutaj jest długo, poprawiają jeszcze rozmowę z Wiktorem Jerofiejewem, który jest wybitnym rosyjskim pisarzem. Jerofiejew, tak, Jerofiejew. Dobra. Oczywiście Nawalny, który jest męczennikiem w Newsweeku na aż trzech stronach, no bo jak żeby inaczej. Kolejna sytuacja to biznes i rozwój, czyli pikniki, ołtarze, influencerzy od lewego do prawego chyba, od lewego. A, od lewego, czyli od Lewandowskiego, bo to o to chodzi. Tam rozczytano, że tam niektórzy właśnie podbijali sobie tutaj różne rzeczy i finansowali się z CPK. Kto chce poczytać szczegóły, to zapraszam. Oczywiście zauważony jest kolejny Pegasus. Lecimy dalej. Co tam się jeszcze dzieje? Aha. A, to jakby ktoś tam interesował się zdrowiem i chciał być zdrowszy albo mniej albo zdrowszy po prostu, to o witaminie D, o tym, że niektóre jej cudowne działania nie znajdują potwierdzenia w najnowszych badaniach. No i dlaczego witamina D jest ważna, ale żeby jej nie przeceniać. O tak. Dla psiarzy, jak ktoś ma psa, ja mam kilka, więc przeczytałem z ciekawością, ile będzie żył twój pies, taki artykuł opisujący właśnie, jak to jest, że jedne psy żyją dłużej, a drugie krócej i czy można to w ogóle wyliczyć i jak pies jest zdrowy, to jak to wygląda. Dobrze wiedzieć czasem takie rzeczy. No i tutaj oczywiście wesoło pan Henryk Sawka. Takie przemówienie takiego pana, który stoi na skrzyneczce, więc raczej jest niskiego wzrostu, wygląda jakby był z Żoliborza. No i tekst, jak odzyskamy władzę, będziemy jeszcze uczciwsi, czyli bardziej uczciwi niż byli. Okładki tych dwóch tygodników, czyli Newsweeka i Polityki, walczą, bo tutaj wielkie ucho prezesa, a tutaj straszny Trump, bo Trump straszy Europę, więc musieli coś zrobić. No, grafik się postarał. Dobrze to wygląda. Generalnie Trump pokazany jest jako właśnie taki prawdziwy Trump. Prawdziwy Trump, lecimy po kolei. Wojna. Wojna, w polityce też jest wojna, czyli analiza wojny, ale pod kątem europejskim i tym, co się dzieje i jak Europa reaguje na wojnę. Potem, ponieważ tam za chwilę też będą artykuły o mediach lokalnych, o mediach publicznych, więc tekst z rozmowa z dyrektorem generalnym TVP, nowego TVP, czyli Tomaszem Zygutem, o tym, jak to wyglądała telewizja w przeszłości pisowska, jak wygląda teraz, jak przejmują, co robią i tak dalej, więc jak ktoś chce, to proszę bardzo. Potem piękny, spekulacyjny artykuł, bo jesteśmy rok przed wyborami, więc spekulujemy, kto to może być prezydentem i mamy, prezydent przełomu będzie tym prezydentem, nie wiadomo jeszcze kto, może prezydentka. Trójka powiedzmy pretendentów takich politycznych, ale tylko trójka, więcej nie ma. Tutaj jest trójka pretendentów niepolitycznych, a właściwie politycznych, bo to też Tobiasz jest, Bocheński jest z PiSu, ale pojawił się Stanowski, Gawryluk, kiedyś pojawił się Tomasz Lis w takim sondażu i Tomasz Lis wygrywał. Była też kiedyś takie były próby podbijania, że pani żona pana Kwaśniewskiego prezydenta, czyli Jolanta, że może ona by była prezydentką. No ale to nigdy się nie udawało, natomiast było o czym pisać i aż trzy strony, tutaj cztery strony chyba, tak? Cztery strony poświęciła Polityka, więc jest o czym pisać rok przed wyborami. Sprzed kamery, kariery, czyli czy komisje śledcze pozwolą komuś się wybić, jeżeli chodzi o tych posłów mniej rozpoznawalnych albo bardziej rozpoznawalnych?
Jak przeczytacie to, to zrozumiecie chyba, albo będziecie bliżsi zrozumienia tego, dlaczego te komisje śledcze wyglądają tak, jak wyglądają. Czyli każdy próbuje być złośliwy, albo odkrywczy, albo użyć jakiegoś sformułowania, które przejdzie do historii. Oni tak działają, oni chcą się wybić, więc jak wszyscy pytają o to samo i trwa to kilka godzin, to jedynym sposobem, niestety najprostszym, żeby się wybić, to powiedzieć albo coś głupiego, albo coś bulwersującego, albo wdać się w pyskówkę, co widzimy codziennie na ekranach transmitujących te komisje. O sądach. Tym razem pani Piekarska Drążek o sądach, co się będzie działo w sądach i sędzia Mazur, wiceminister sprawiedliwości, że naprawiają krok po kroku, a tu jest w sądach po staremu. Więc właściwie nie wiadomo, czy jest po staremu, czy krok po kroku, a właściwie może jest tak, że jest krok po kroku po staremu cały czas. Także jak ktoś ma coś w sądzie, to niech jeszcze się uzbroi w cierpliwość i ewentualnie sprawdza, czy jego wyrok, który ma albo miał, albo w jego decyzje, postanowienie są jeszcze ważne, albo może już nie są ważne. Kolejny artykuł w ostatnich tygodniach o tym, że pojawiają się różne niekonwencjonalne metody, a właściwie uzdrowiciele proponują cudowne sposoby na uzdrowienie szczególnie dzieci albo staruszków, ale raczej dzieci. I jak to się kończy tragicznie? Trzeba czytać, trzeba wiedzieć, ale nie jest to miła lektura. Polowanie na leopardy. Wojna. Zdrowie zdrowiem, wraca wojna. W gliwickim Bumarze naprawiają czołgi walczące na Ukrainie i z ich zniszczeń wiele się można o tej wojnie dowiedzieć i jeszcze więcej nauczyć. Tak, to prawda, bo po każdym każdy typ czołgu jest na pewnym etapie rozwoju testowany na poligonach, strzelają do niego z różnych urządzeń strzelających, no nie, bo tak może to powiedzmy, z różnej broni, a potem się patrzy, co trafiło, co przeszło, co uszkodziło, a co, nie, co się prześlizgnęło i niestety, ale wojna na Ukrainie jest takim potężnym, wielkim poligonem, szczególnie dla producentów broni ofensywnej i defensywnej, więc z jednej strony będzie rozwój artylerii i pocisków niszczących, a z drugiej strony rozwój pancerzy i napędów, no więc wojna będzie rozwijała technologię, tak zawsze było, jest, będzie i chyba nic z tego nie zrobimy. I tutaj coś ciekawego. Otóż pierwsza w historii chyba mojego przeglądu reklama publicznego podmiotu albo z udziałem publicznych środków, czyli LOT-u w polityce. No, 95 lat istnienia, no zobaczymy, co będzie dalej. Na razie LOT się reklamuje. LOT się wcześniej nigdzie nie reklamował, z tego co widziałem. No a kolejny materiał, wojna, ale wojna pokazana trochę inaczej, czyli jaki alarm z pytajnikiem o tym, jak mieszkańcy Charkowa, który jest dość blisko strefy walki, reagują po 2 latach na to, jak ta wojna jest blisko nich i co się dzieje w takim mieście, które powinno w naszym wyobrażeniu być jakoś sparaliżowane wojną, a tam jednak próbują odbudowywać normalność. I co dalej? A to taka ciekawostka wpadła ze świata. Otóż wyobraźcie sobie, że Miss Japonii została Karolina Shino, która jest urodzoną na Ukrainie dziewczyną, 26-letnią panią, kobietą, która przeprowadziła się do Japonii, no i wygrała wybory Miss i w niektórych kręgach japońskich jest bardzo ostra dyskusja na temat tego, czy tak powinno wyglądać, bo to nie jest typowa uroda japońska. No i są problemy z tym, zobaczcie sobie, jakie problemy ludzie mają na świecie, no nie? Nauka to awantura. Bardzo dobry materiał o szarlatanach i uczonych, którzy są oddzieleni taką cieniuteńką linią i o tym, jak nauka się zmienia. A przy okazji marsjański raj. Tak naprawdę moglibyśmy się uczyć, czego się nie da zrobić na Ziemi, na Marsie, więc jeżeli kogoś interesuje
problem klimatu, krajobrazu i geologii, kiedy to tutaj można sobie popatrzeć. Nawet jest piękna, piękna mapa Marsa. Przebudzenie Majdani to wojna. Skok nowoczesność. CPK było już tutaj, gościło na dzisiejszym przeglądzie, a tu spór o CPK to nic innego jak kolejny rozdział dyskusji o wielkich projektach modernizacyjnych, tak jak była Gdynia, COP, Żarnowiec i inne w historii Polski. Tak to widzi pan Targański, opisuje i na tym właściwie koniec. Reklam poza jakimiś reklamami swoimi polityce na razie nie ma. Odkładamy na bok. Sieci. A tutaj to już niestety strefa jest taka, że nie da się inaczej, bo to jednak się pojawiają takie treści, które mogą przenikać przez skórę. Co prawda, jak tu przed chwilą powiedziałem, granica między nauką a szaleństwem jest niewielka, więc lepiej się zabezpieczyć. Skoro mieliśmy się zabezpieczyć przed COVID-em rękawiczkami, to i przed treściami też powinno się udać. No cóż, jak to zwykle w treści, w sieci, proszę bardzo, plan PiSu jest taki, odbić Unię i pomóc Trumpowi i to ma robić Dominik Tarczyński. Jakbyście nie wiedzieli, to jest ten typ. To jest typ, który został właśnie szefem delegacji pisowskiej w Parlamencie Europejskim. I on zastąpił profesora Legutkę, który został spuszczony, jak to mówią brzydko, przez pana prezesa, bo nie spełniał jego oczekiwań. Oczywiście zaczynamy od reklamy ZUS-u, PZU, no bo jakżeby inaczej, PZU się musi zareklamować, bo przecież ktoś tą gazetę musi utrzymywać. Tylko dlaczego to ma być ze składek i z kosztem tych, którzy korzystają z tej firmy. I to jest oczywiście kluczowe. Wielka rozmowa naczelnego z panem Dominikiem Tarczyńskim, który został niespodziewanie szefem ofensywy do Europarlamentu i ma odnowić oblicze tej partii. Oby tylko tej partii, niech se odnowia. Bo oczywiście Donald musi być zły. Co prawda jest z Ameryką, że wojuje. Jest tekst właściwie o wielu aspektach tutaj, ale żeby był Donald zły, Trump, Donald, nie Trump, tylko Donald Tusk oczywiście, ale to też na te, to musi być z kanclerzem Scholzem, no bo przecież jak żeby inaczej, no tak to ma wyglądać, tak to w tej perspektywie zawsze wygląda. Lotto, ponieważ reklama jedna byłaby za mało, to jeszcze jest Lotto, żebyśmy pamiętali, że 20 miliardów poszło tam, gdzie jest. A najciekawsze jest to, że po drugiej stronie mamy PZU, ale tutaj jako ilustrację do tekstu o odpartyjnianiu spółek, co właściwie potwierdza tylko to, że była upartyjniona. No ale jak to będzie szło panu Budce, no to z perspektywy odpartyjniania, od wewnętrznej właściwie, no to jest tutaj pokazane, jak ktoś chce czytać. Oczywiście, zły Tusk, no bo jest CPK, to musi być zły Tusk. Tusk jest nie na zdjęciu, tylko w tytule, ale CPK jest kosmicznie fajne i właściwie to powinni jakoś pokazać, że ono będzie zniszczone albo że się gdzieś podzieli, a tutaj najwyraźniej grafik nie miał czasu, żeby nad tym popracować i zostało jak zostało. Potem co? Wojna. No ale tutaj podejście takie typowe dla tej gazety, czyli pokazujemy od strony wojskowej, wojennej, zmiana generałów, że nowa faza, nowi dowódcy, nowy dowódca armii ukraińskiej, który właśnie za jego czasów będzie kojarzony teraz z Awdijiwką i z wycofaniem się i z upadkiem, więc nie będzie miał łatwego życia. Potem oczywiście artykuł o tym, że wojna ma być za wszelką cenę. To jest kwestia Putina chyba, że on tak myśli, ale to jak ktoś chce przeczytać dokładnie, to właściwie to jest ten pogląd od strony PiSu, więc zostawmy to. Inwazja traktorzystów. No powiem tak, tutaj bym się trochę z panem Rokitą, Jan Rokita jak zwykle, on odlatywał, ale że odlatuje tak bardzo, że nie odróżnia traktorzystów od rolników, to nie to samo, panie Janie, to nie to samo. Tak samo jak niektórzy nie odróżniają tego, że protest przewoźników, czyli firm, które przewożą towary, to nie był protest kierowców tirów, to nie o to chodziło. To jest całkiem inny problem. Traktorzyści mają się dobrze, natomiast inwazja jest traktorów, jeżeli już, panie Janie, prosimy się poprawić, ale chyba się nie uda.
No i oczywiście Biden. Biden ma być straszny albo ma być dziadkiem, więc tutaj opisuje się stany umysłowe Ameryki o tym, że Biden się do niczego nie nadaje, że jest wielkim oszustwem, to że on jest w ogóle jest prezydentem itp. itd. Matuszak po prostu pojał po bandzie, jak zwykle, nie ma się co dziwić. Ale zaskakuje to, że już więcej reklam nie ma. Są tylko autoreklamy swoich własnych wydawnictw. No i ostatnio tutaj hit hitów oczywiście, czyli Gazeta Polska, Sakiewicz, Sakiewka, zwany Sakiewką, puszcza takie materiały co tydzień. Wracają imigranci, są imigranci, proszę bardzo. Jest NBP za pieniądze podatnika, za informujemy, realny udział PKB, jaki to był wspaniały i w ogóle. Jest i zły Tusk, bo jakżeby inaczej, jest zły Tusk, jest porucznik Colombo nawet jakby coś, ale to już jest inna historia. Są źli emigranci, cały artykuł wielki o tym, jak to jest źle. Oczywiście zły Tusk, no bo jakżeby inaczej, że zamiast czystej wody perfumowana wodokońska. Artykuł jest o telewizji, ale Tusk musi być. Tusk musi być, więc jest. Tutaj poszli po bandzie panowie, pan Piotr Nisztor, oczywiście Piotr Nisztor poszedł po bandzie, bo wymyślił sobie i opisał, jak to lobby odpadowe sponsorowało kampanię partii Hołowni. Czy to jest prawda i o tym, czy faktycznie ludzie z lobby odpadowego wpłacali pieniądze na kampanię wyborczą, no to się okaże. Natomiast jest taki materiał duży, więc może wywoła dyskusję. Tylko mam problem taki, że pewnie pan Piotr Nisztor nie ma świadomości tego, że nikt tego dalej nie podbije, bo to jest taka bańka, że tylko czytają we własnym gronie tę gazetę. No i tacy jak ja, którzy to przeglądają. Skończyły się w tym miejscu niebieskie znaczki. Problemy zmiany w edukacji, o zmianach programowych, o tym, że PiS tego nie akceptuje i wszyscy opłacani przez PiS dziennikarze też nie mogą tego akceptować, więc muszą dać temu odpór. Dają odpór, trzeba przyznać, na trzy strony. Zauważyli, że Nawalny nie żyje, więc opisują tu krótką historię Nawalnego. Partia w rozkoku, Donald Trump, trochę inaczej, bo nie na okładce, ale od tyłu, że Trump zmienia Amerykę, że partia republikańska nie wie, co z tym zrobić i takie tam ich opinie. Reklama własna, bo właściwie to z tej samej stajni medialnej Rafał Ziemkiewicz, zwróciłem tylko uwagę, że ten tłusty kot już nie jest taki tłusty, trochę wyleniał, trochę schudł, nie polecam, protest wolnych Polaków, nie polecam, ale żebyście mieli świadomość, że coś takiego cały czas istnieje i że są ludzie, którzy się tym nakręcają, że obronili 10 lutego Trybunał Konstytucyjny. Jakby ktoś nie zauważył, było coś takiego faktycznie, że przyjechało parę tysięcy ludzi pod Trybunał i oni go bronili. I go obronili, bo przecież jest. To ciekawe, że zauważono też historię, czy rocznicę koronacji Henryka Walezego. Mało kto chyba pamiętał, nawet pewnie rodzina Walezego nie pamiętała. I na końcu oczywiście musi być reklama Lotto. Gdybyśmy jeszcze nie pamiętali o tym, że Lotto finansuje gazety pisowskiej propagandy, to teraz już pamiętamy na pewno. To by było tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zdejmę rękawiczki, bo już są niepotrzebne. I do zobaczenia wkrótce na kolejnym przeglądzie. Do zobaczenia. Żegnam. Cześć.